Cześć, siemaneczko, wypada się przedstawić. Jestem Adrian, kanał Let's Go Try. Zwykle gram w Pokémon Go. Jestem weteranem od 5 lat, ponad. Także dzisiaj będziemy testować nową grę, którą oczywiście stworzyło polskie studio. Jest to Wiedźmin. Oczywiście, jak sami wiemy, no graliśmy na kanale, mamy odcinki na kanale z Wiedźmina. Trzeciego, pierwszego, drugiego dodatków z DLC, jeśli chodzi o trójkę, czyli Krewy i Wino, jak i też mamy Serce z Kamienia. Wszystko grałem, także znam lore, znam wszystko, jeśli chodzi o samego Wiedźmina, więc dzisiaj odcinek reprezentuje grasz Pokémon Go, gra Wiedźmina na telefony. Oczywiście grałem zainstalowaną, grałem już jakiś czas, sprawdzając naprawdę, jakie są postawy, bo jakby nie patrzeć, sorry, ale większość z Was już zainstalowała tą grę i widzieli, jak ona funkcjonuje, jak ona działa, więc naprawdę nie chcę robić czegoś, co już było, tylko pokażę Wam to naprawdę, jak wygląda sytuacja w momencie, kiedy już znam podstawy. Oczywiście informacja nasza covidowa nas informuje o tym, że warto tutaj, wiecie, ubezpieczyć się, jeśli chodzi o dystans bezpieczny z odległości do innych osób. Także włącznie z Lambertem, jak coś. Ty, Lambert! Znasz tą fraszkę? Żarty żartami, ale oczywiście już nie będę starał się robić tutaj, wiecie, pod publiczkę jakichkolwiek nawiązań do samej gry. Chyba, że wiecie, tutaj wiedzą mogę zabłysnąć niekiedy. Nie pierdol, magister. Ta okolica jest przeze mnie po raz pierwszy widziana. Do tej pory grałem tylko i wyłącznie w lokalizacji, gdzie mieszkam, ale pokrótce chcę Wam pokazać naprawdę, jak tutaj obeznałem się z tematem, jakim jest tutaj sam UI. W Pokémon Go nasza mapa sugerowała nam przede wszystkim pokazówkę naszych, może nie tyle Pokémonów, co tak naprawdę zespołu R, gdzie one są, żeby je szybko znaleźć. A tutaj definitywnie widzimy legendarne Pokémony, których chyba nawet nie ma. Chyba, że gdzieś tam w cholerę możemy zobaczyć. Nie. To jest cel prawdopodobnie naszej misji, zakładam. Rzadkie. Serio, tutaj jakby prawie nie działa. Pospolite? To te pospolite to jest co? Jakieś unikalne, że nam pokazuje na pół mapy? Nie mam pojęcia. Ale legendarnych widzę, no to czerwone punkty. To wszędzie. Przygotowałem się, jeśli chodzi o stworzenie naszego sokoła. Co nam daje sokół? Zmulenie gry. Przede wszystkim zmuliło nam grę. Legendarne. Soku nam ogranicza pole widzenia do takich punktów, gdzie mogą znajdować się legendarne stwory. Rzadkie jest jeden. To w ogóle neker królewski. Czyli mamy tak naprawdę lepszy podląd niżeli samym Pokémon Go. Chyba, że bierzemy pod uwagę tutaj te rzadkie i tak dalej. Jako Pokémony, no to tak naprawdę mamy mapę Pokémonów w Wiedźminie. Także tutaj oni dobrze wiedzieli, jak wygląda sytuacja i w tej grze jest to fajne, bo jakby nie patrzeć w Pokémon Go, musimy szukać, bo to jest fajne poszukiwanie Pokémona. A tutaj można iść na łatwiznę. Tylko, że takiego itemku jak soku nie ma w Pokémon Go. Także tutaj jeden punkt na plus dla Wiedźmina. Mam piąty level i tylko działając tam, gdzie mieszkam. Czyli łapiąc tutaj przede wszystkim sukuby, łapiąc tutaj nekery, topielce i tym podobne. No, ten chyba jeszcze Fledera udało mi się zdobyć, ale nie tej mocniejszej, tylko to oczywiście bez czaszki nad głową. Oczywiście nasze potworki z czachą odpadają, więc muszę spróbować coś innego. Definitywnie mamy stal, silny atak. Silne ataki tutaj jakoś nie przemawiają do mnie kompletnie, ale możemy spróbować. To jest pierwszy raz. I zwróćcie uwagę. Mocne ataki. Cały czas po stonie. Ale musimy powoli. Może nie jest taki źle. Wobec tego potwora jest ok. Ale patrzcie, jakie obrażenia musimy zadawać, żeby to się udało, nie? Pokonałem po raz pierwszy. Po raz pierwszy silnymi atakami udało mi się pokonać potwora, który oczywiście jest moim nowym trofeum. I to jest oczywiście nowa lokalizacja. Perfekcyjne parowanie, którego nie było. Serio, nie robiłem w ogóle parowania, jak założyliście. Szósty level zrobiliśmy, mamy petardy. Pokonano nowego potwora, Scolopendromorph. Nie mówicie, że to jest... Nie, to nie jest leszczy, już myślałem, że to jest leszczy. Oczywiście każdy poszukuje leszego w naszej grze, także mamy Biesa. Bies oczywiście robi, przenosi nas w taką pustkę, w momencie, kiedy wykonuje swój atak unikalny, oczywiście w Wiedźminie Trójce. A tego musimy raczej pokonać.
obrażenia kinetyczne, silny atak i stal. Miecz stalowy, ok. I definitywnie będę chciał użyć unikalnych eliksirów i tak dalej, ale tak naprawdę zauważcie jedną rzecz, która oczywiście jest tutaj mega pomocna. To przede wszystkim to, że nie musimy wybierać, szukać odpowiedniego ekwipunku dla nas, tylko musimy wcisnąć auto, sugeruje nam wybrać unikalne przedmioty, jednak wychodząc ustawia nam automatycznie itemki, które nas bardzo interesują. Także widzicie, tu mamy itemek, jakim jest olej na drakonidów. Stworzyłem go. Mamy petardę zwykłą, co prawda. Przydałaby się tutaj chyba, czy nie, dwimeryczna, to jest na tutaj potwory typu magicznego, a na niego potrzebujemy kartacz? Chyba kartacze. Zwykle są na nekery przydatne kartacze. I tutaj mamy jeżyka na żywotność. Czyli takie są sugerowane nasze przymioty do wykonywania. Kinetyczne. No nic, to jest, zwróćcie uwagę, potwór typu średni. Jedna czaszka nad głową. Do tej pory jeszcze nie pokonałem żadnego takiego. Ale spróbujemy. Silne ataki. Może się uda. Udało się, kinetyczne coś zrobiłem. Duże obrażenia. Ale chyba faktycznie ten nasz, powiem wam, tutaj eliksir pomógł nam niesamowicie. Do tej pory ani jednego potwora nie udało mi się pokonać typu z czaszką nad głową. Chyba że ja takie naprawdę takie spotykam, które są faktycznie mega mocne. Ale ten definitywnie nie był. Nowy potwór i to jest brak przedmiotów. Serio, ale jedną rzeczą, z której się nabijam niesamowicie zawsze w grze, to jest to, że mamy, jak widzicie, Endriaga, robotnica, nie? Ale jest potwór, który się nazywa Kikimora, nie? Wyobraźcie sobie, znaczy niejednokrotnie prawdopodobnie graliście w Wiedźmina i zauważyliście, że jak mówi Wiedźmin Geralt słowo Kikimora, to mi się chce przynajmniej śmiać, nie wiem jak wam, ale przynajmniej dla mnie to jest zabawne. Dobra, także tutaj jak widzimy, oczywiście używam do tej pory ataków silnych, bo oczywiście takie potwory spotykałem. Jednak, ten mamy szybkie ataki i srebro. Także jak sami wiemy, tutaj mamy potwora typu trupojada, ghoul i przy niego faktycznie szybkie ataki należy wykonywać, ale to jest takie na odpierdzie troszeczkę. I zwróćcie uwagę, że nam pasek ładowania u góry ataku tego unikalnego, on nam przepada w momencie, kiedy on atakuje. Także to jest, wiecie, to jest trik od twórców tej gry. Czemu? Bo mamy unikalny tutaj eliksir, który pozwala nam zacząć grę od połowy załadowanego ataku krytycznego. Jak to wygląda? Zwróćcie uwagę, brak przedmiotów. To jest tak naprawdę gra, gdzie idziemy w jedno miejsce, możemy robić mnóstwo rzeczy. To nie jest tak jak w Pokémonach, że napierdzielamy ostro każdego Pokémona i lecimy dalej, nie? Tylko możemy usiąść sobie na spokojnie w ławce z dzieckiem w wózku i po prostu sobie napierdzielać w potwory, nie? Sorry, ale to jest fajna sprawa, nie? Ej, w co grasz? Wiedźmina. Cool, spoko. Nie, a nie tak jak w Pokémony. Ej, grasz w Pokémony? Aha. Nie? Sorry, przyznajcie szczerze. Niejednokrotnie mieliście sytuację, kiedy mówicie, że gracie w Pokémony, to ktoś patrzył na was jak z byka, nie? A mówicie, grasz w Wiedźmina? Fajnie. Na PC czy na konsolę? Ale przynajmniej tak naprawdę sprawiacie takie wrażenie, że jednak gracie, wiecie, w coś innego, nie? Coś, czego nie ma w Pokémon GO, a tutaj jest. Tam Pokémon GO byłoby breeding, a tutaj jest tworzenie eliksirów. Dobra, ale też w Pokémon GO można by było, wiecie, zainicjować coś, co faktycznie można kupić w grze, czyli uwaga. Możliwość tworzenia incensa, możliwość tworzenia inkubatorów poprzez łapanie Pokémonów lub też, nie wiem, realizację jakichś zadań. Typu, wiecie, znajdź coś tam przez ileś tam, złap tyle i tyle i dzięki temu możecie stworzyć inkubator. Tutaj takie coś jest i w wielu innych grach również takie coś jest, jak zauważyliście. Dobra, ja tutaj przede wszystkim zauważyliśmy jedną rzecz, że ja potrzebuję w questach zrobić unikalną wybuchową petardę, to jest narzucenie. Mam zabić potwory i wytwórz dwie petardy. Potrzebujemy więcej rzeczy. Przede wszystkim takich traw. A część musimy zniszczyć, ale definitywnie grona możemy stworzyć. Czas. Tam widzieliśmy, szukaliśmy potwora, który oczywiście mógł być w tym zasięgu. Kamyki, kamienie, potwory. Powiedzmy, że nam pokazuje rzekomo strzałkę w tym kierunku. Może trzeba szukać. Dobra, zawiodłem się z jednego powodu. Sądziłem, że krąg, którym jesteśmy, jednak jest tym, który mamy szukać zadania. W sensie potwora, który jest latający. Jednakże jest coś, co mi się nie bardzo nie podoba.
nie ma w pobliżu odpowiedniego miejsca, do którego można przenieść zadanie. To serio, jakie jest miejsce dobre, jak nie park? Dobra, niech będzie. Może faktycznie jest coś unikalnego, o wiele lepszego, ale lokalizacja, w której byłem, to jest blokowisko, więc hello, jest to lepsze miejsce do robienia zadania? No cóż, pokazuje nam, że musimy przejść 1,5 kilometra, 1284 metry, więc... Także może sobie podaruję ten quest i po prostu zobaczymy, jak wygląda sytuacja z samogrą, nie? Tu mnie troszeczkę zawiedli, ale udało nam się ukończyć grom zrobić. Spoko, odbieramy. W momencie, kiedy pokonujemy potwory, w Pokémon Go mamy łapanie Pokémonów, także przypuśćmy za zadanie jakiegoś 300, 1000, 10 tysięcy Pokémonów danego typu, otrzymujemy bonus do łapania Pokémonów. W tym przypadku mamy coś podobnego, ale bardziej do boostowania swojej postaci. I w tym przypadku, jak widzicie, możemy odebrać jeden punkt abilitki za pokonanie trzech tam Garkrainów, albo skrzatów, albo upiorów, nie? Odbiorę raz, odbiorę dwa, odbiorę trzy. Spoko. I dzięki temu, zwróćcie uwagę, mamy punkt umiejętności. Ten punkt umiejętności daje nam nic innego, jak możliwość zbudowania swojej postaci na właśnie koksa, jakich mało. I do tej pory się nie wykonywałem żadnego tutaj ulepszenia, także było mi ciężko mimo wszystko. Pamięć mięśniowa, szybkie ataki, tu mamy silne ataki i mamy paska ciosu krytycznego nie spadnie poniżej 10%. Także to jest fajna sprawa, bo będziemy atakować takimi podwójnymi, ale zawsze tracimy czas. Wolałbym tak naprawdę boostować definitywnie szybkie ataki i tutaj ataki mocne. Więc ulepszymy o 3, 5... Dobra, sobie podarujemy na razie. Szybkie też potrzebuję sparapować. Znaki. Niech będzie. 1%, 3. No niech będzie. To też się przyda bawić w piromana. Także, tutaj boostując to, spróbujemy atakować biesa. Oczywiście nie dzika, bo bies to nie jest dzik, tylko to jest bardziej taki łosiowaty lub pieleniowaty, albo coś w tym stylu. Jednakże, to jest ten stwór. Poziom średni. Do tej pory było wszystko ok. Jednak. Dalej spróbujemy robić auto. Co nam zasugeruje? Sugerowało nam wziąć tańczącą gwiazdę. Taka jest troszkę skomplikowana do stworzenia, ale da się zrobić. Petard więcej nie mam, zmarnowałem wszystkie, oczywiście za level 6 tutaj, że wbiłem. I co my tu mamy? Mamy przeciw reliktom. Dobrze zrobiłem. Mamy stalowy miecz, silny atak, ogień. Czyli sporo rzeczy, które posiadam aktualnie. Spróbujemy. Pasek oczywiście tam powinien być załadowany. Matko jedyna. Sporo. Pokazuje nam, że są szybkie. Ogień. Jest potężny. Jest potężny. Spróbujemy dalej. Auto. Mam relikty. Jeszcze bodajże jeden tylko i wyłącznie olejek. Szybkimi. Ha, ha, ha. Silny taki stal, ogień. Jeszcze raz spróbujemy silnymi. Teraz panika. Serio, ale panika mi nie wychodzi kompletnie. To się udało zrobić, jednakże tak naprawdę w naszej grze, jak sami wiemy, mamy tryb Niantic AR, Pokémon Go, a tu jest CD Projekt AR, coś w tym stylu? Nie się o to, ale spójrzmy na naprawdę, jak wygląda sytuacja w AR, jak się walczy. Chyba musimy umiejscowić potwora w przestrzeni. Tak też zróbmy. O mój Boże, jest! Ale dość czarny. Nawet nie widziałem obrażeń, jakie dodałem. Serio, coś nie za bardzo mi się to podoba. Przynajmniej pod słońce nie widziałem kompletnie gościa. Może tutaj tego gula byłoby... Udało się go pokonać. Mamy tropy. Jest! Tego coś tam widzimy. Da się go zaatakować. Jakoś to działa. Jedną ręką. Matko jedyna, jednak z kamerą to nie jest tak samo jak w Pokémon Go. Tutaj, ja działaj go, działaj, udało się, jest potwora ubita. W trybie AR pierwszego potwora pokonałem, ale jest mega ciężko. By nie patrzeć, w Pokémon Go mamy, wiecie, taki rzut, raz zakręcimy dwa razy i rzut, nie? A tutaj musimy klepać tego potwora. Jedną ręką raczej jest możliwe, ale jest mega ciężkie. I po prostu naprawdę tylko uprzykrza rozgrywkę. Definitywnie. Zbroję musimy prawdopodobnie ulepszyć dopiero w momencie, kiedy mamy sklep. Jest coś w sklepie? Do ulepszenia tego typu? Wyposażenie. O, panie! Mamy możliwość kupienia innych mieczy.
Ale czy możemy je zdobyć? Tego nie wiem. Ale to są chyba na stałe, te miecze. Także definitywnie trzeba je kupować. Ale tak, mamy 150 tych monet unikalnych, chyba z królem, nie wiem, który w tej chwili żyje. Zależy od której wersji, czy go zabiliśmy, czy też nie. Także zależy od właśnie od waszego zakończenia w Wiedźminie Trójce, który oczywiście mamy potwora. Chyba że to jest niezależne od całkowicie osobna rozgrywka, gdzie oczywiście mamy całkowicie innego już Wiedźmina. Ale i tak wciąż jakby ten świat, uniwersum Wiedźmina panuje, więc chyba aktualnie nie wiem, kto jest królem. Napiszcie mi w komentarzu, kto aktualnie królem jest w Nowigrodzie? Co fajnego, to w bestiariuszu również możemy nic innego zrobić, jak podglądać Pokemony, tak? Potwory, które zapaliśmy, zobaczyliśmy wcześniej. Takiego Alpa. Możemy go obejrzeć w AR. Wytropi nam, czy też nie? Jest. Wystarczy. I oczywiście, no, akurat w lesie jakoś tak nie pasuje, aczkolwiek w Wiedźminie to tylko jest wszędzie las, więc ta postać jest nawet, powiem wam, dopasowana do powierzchni, do przestrzeni, więc cienie jako tako są, zaraz się by okazało, sprawdzimy jak wygląda to w dzień, w sensie przy świetle, czy jednak światło pada na tą postać. Także z bliska chyba się kliknie to atakuje? Atakuje, no. Dzień dobry pani. Czy ta postać reaguje na słońce? Definitywnie nie. To są wymodelowane postacie i nie reagują na słońce. Także ogólnie rzecz biorąc, sam tutaj schemat rozgrywki, już się z nim zapoznaliśmy. I powiem wam tak, że nie jest to nudna gra. Da się tu oczywiście, wiecie, spróbować różnych walk. Jednak tworząc nasze, wiecie, przedmioty, jednak troszeczkę nas ograniczają do ich wykorzystywania tak naprawdę non-stop, tylko tworzenia. I oczywiście w Pokémon Go mamy Pokébole i możemy to naprawdę je non-stop i zwykle mało kto kupuje ich. Tylko po prostu mamy Pokéstopy i kręcimy i możemy je zdobywać od mnogiej ilości. Także tutaj, no te, powiedzmy, miecz mamy nieograniczony i są to, powiedzmy, takie pokebole, ale te elementy dodatkowe to nie jest incens, to nie jest lur. To po prostu są elementy, które się zżywają po jednej próbie. A definitywnie bym chciał tutaj widzieć definitywnie coś w rodzaju czasowych elementów, które, powiedzmy, nie wiem, można wykorzystać podczas rozgrywki dniowej, którą realizujemy, powiedzmy, nie wiem, na przestrzeni 3 godzin. I przypuśćmy, włączamy to i mamy nieograniczoną ilość, powiedzmy, eliksiru danego typu. Lub też ogólnie eliksirów, bo prowadzimy wtedy rozgrywkę. A nie, tworzymy tak naprawdę coś, co działa tylko i wyłącznie na jedną walkę. Spróbujmy sprawdzić, jak to działa. Auto. Olejek mamy zwykłe 5. I tu 14. Dobra, i teraz sprawdzamy jeszcze raz tego Nekera. I czy nam auto usunęło? Jest. Jest 13. Czyli nam po każdej próbie usuwa, jeżeli go nie pokonamy. To nie jest zbyt fajne. Nemeton. Nemeton, po raz pierwszy spotkałem się z tą nazwą, oglądając mody chyba wilkołak, czy takiego, czy nastoletni wilkołak. Nastoletni wilkołak. W Nemetach możesz walczyć z potworami w nagrodę, zbywając złote monety i punkty doświadczenia. Solid. Także miecze to naprawdę mamy z głowy, także coś jest za coś. Przedmioty w zamian za to, tym bardziej, że mamy chyba nieograniczoną możliwość dzienną zbywania, wiecie, monet to jest spoko. Także to jest interesujące, ale no nie możemy nic z tym nic zrobić. To te wiązki ziół i korzeni są mi potrzebne, bo oczywiście potwory potrafię pokonywać non-stop, ale w mojej okolicy, gdzie ja mieszkam, definitywnie ziół jest bardzo mało. A tutaj oczywiście, jakby nie patrzeć, zwróćcie uwagę, lokalizacja w blokach. Czyli ewidentnie potwory są umiejscowione, jak i też misje w blokach. Tak żeby tutaj było przyjaźnie, wiecie, nie iść do parku. Po cholerę do parku. W parku oczywiście tam jest, możemy wypocząć, ale nie łapać potwory, no bez jaj. Tam są kikimory i te sprawy. Od razu wam mówię, że ten materiał nie jest sponsorowany, bo CD Projekt definitywnie tylko i wyłącznie sponsoruje zagranicznych twórców, bo oni chcą atakować świat, a polskich twórców mają gdzieś. Do tej pory nie widziałem żadnego twórcy, które byłyby opłacone przez nich. Serio. I to oczywiście skuba szybkie ataki. I oczywiście tutaj zauważyłem, to jest tak, że w momencie, kiedy używamy szybkich ataków, które są skuteczne na naszego potworka, to nasz pasek ładowania się ładuje. Wiecie, pasek u góry ten, żeby móc wykonywać unikalne ataki. Jednakże, w momencie, kiedy wykonujemy atak, który nie jest sugerowany dla potworka, czyli powiedzmy, nie, atakujemy atakami szybkimi potwora typu silnego, to ten pasek nie będzie się ładował. Coraz to mniejsze kółko się robi, zwróćcie uwagę. Przed chwilą było takie dosyć szerokie, chyba że przez to, że rozwaliłem Dragonida,
i to nie był ten, to mi się ono zmniejszyło. Chyba że po prostu ono się zmniejsza, jak tylko podchodzę. I potwór dopiero się pojawi, jak będę w samym epicentrum. Tak też może być. Prawie. Jest cyrkl, jest. Czyli to się pojawia, a nie ja muszę bić. Dobra, investigation. Głowa konia, to musi być wierzchowiec Thorsteina. Jorgen, a raczej jego głowa, ładne zwierzę, szkoda. Przyjrzyjmy się bliżej. Potwór musi uznać, że pozbędzie się najmniej pożywnej części. Pióro, a dokładnie lotka, gładka i błyszcząca, to musiał być młody, zdrowy osobnik. Potwór latający algul, jeden? Nie, chyba dwa. Czas wyciągnąć miecz. Jednak chyba kliknąłem coś za szybko. Nie, wszystko w porządku? Aha. Czy jednak bym był tak potwornie mocny, żeby po prostu taki był? Wszystko w porządku, ależ ci przyłożył ten algul. Aż mi zabolało, na szczęście nieźle go pocharatało. Czyli to było, wiecie, zaprogramowane. Chyba mam coś w raz na tę okazję. Chociaż kurde, zapytamy się najpierw. Przyjmij i zapytamy. Tajemnica zawodowa. I tak pokrótce wygląda rozgrywka Wiedźmina. Oczywiście był quest, nie wiem na ile on się ciągnie, jak długi jest. Ale oczywiście później będzie, sądzę. Nic innego jak tylko taka, wiecie, monotonia jak w Pokémon Go, gdzie przetrwają tylko najsilniejsi, którzy po prostu lubią ten sposób rozgrywki, a nie tylko cały czas coś nowego, nowego. Bo oczywiście, jak sami wiecie, dzieci szybko odejdą od tego tytułu, bo oni lubią nowe, 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 nowe i grają po 50 gier w ciągu miesiąca, a tylko gracze, którzy mają już ileś tam lat, grają po prostu po kilka lat właśnie w jedną grę, gdzie oczywiście mają swoją społeczność, swoich przyjaciół, casuale od Wiedźmina odejdą automatycznie. Od razu wam powiem, że tak to będzie wyglądało. Pokémon Go ma tutaj urok swój, że ta gra jakby nakręca się non-stop. Tworzą się tytuły, jak i też filmy, gry co roku. Coś wychodzi w Pokémonach. A Wiedźmin? Dobra, to jest tyle gadania, jeśli chodzi o rozgrywkę. Jeśli wam się podobało, dajcie lajka, komentarz, jeśli macie coś do dodania. Chciałem tylko spróbować i sprawdzić naprawdę, czy faktycznie przykułoby tu moją uwagę, jeśli chodzi o takiego lajka, który, wiecie, zna historię, zna samą grę, zna lore, zna uniwersum. I czy ta gra jako osobę, która faktycznie może zostać dłużej przy tytule, może na miesiąc, może na dwa tygodnie, ale nie dłużej. Może w dalszej części to się rozkręca, bardziej nakręca historię i tak dalej, ale sorry, w tej chwili ta gra mnie zachęciła, żebym zagrał jeszcze raz całą historię Wiedźmina Trójkę na PC. Dobra, to było tyle ode mnie. Dajcie lajkę, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I zachęcam was do oglądania materiałów zarówno z Pokémon Unite, które będą oczywiście wkrótce na telefony. Pokémon Unite będzie 22 września, a tutaj Pokémon Go odcinki na bieżąco są publikowane. Także zachęcam do oglądania. Trzymajcie się! Heja!